16-25 września, niedziela, wieczór, 20:47, witam, witam, witam. Dzisiaj zaczniemy od pojedynku pomiędzy naszymi dwoma, no takimi osobistościami już na streamie. A co? A niech się poczują lepiej. Którzy będą wojować o nie wiadomo do końca co, ale coś była mowa o pieniądzach. Więc spokojnie. Co? Serio? Zed mówi, że podczas kastu może wpaść na taki pojedynek? No ale nie widzę go póki co. Nieważne, dzisiaj będziemy właśnie mieli starcie pomiędzy Toczamenem oraz Misatowem, jeżeli tak się to odmienia. No i zmierzą się, zobaczymy o co, czy będzie tutaj jakiś banik na miesiąc, czy też może jakiś donate, by była mowa też o donate'cie. Wybraliśmy, o już wybrali mapę, nie, profeska chłopaki, profeska. Nie no, jak jest profeska, to nawet założę z trybem obserwatora Gamehard, czyli będziemy widzieli co padło, co się robi i tak dalej, i tak dalej. Zakładam, zakładam. To Chamen jest w poczekalni. Uch, ciekawe jaki był trening. Obydwaj, to jest ważne, obydwaj zawodnicy jedli przed pojedynkiem. Już wcinali jedzonko, ale pamiętajmy, ja tutaj to słyszałem od mądrej już. Dzięki wielki Kamel, nie patrz na, nie słuchaj Laraka. Donate pierwszy, a dziękuję. Warto powiedzieć, obydwaj, czemu Raf bił? To jest, nie, Raf to nie jest Misatow. Misato jest tutaj, Raf. Do lochu? Zły gracz. Nie no, nie no. Bez obserwatorów zawodnicy muszą mieć idealne koreańskie warunki, zero potencjalnego laga. Co jedli? Właśnie, jest pytanie. Co jedliście? Co jedliście przed walką? No bo trzeba zaznaczyć, że jednak bokserzy chyba nie jedzą za wiele tego dnia, co się biją. Aha, też się, okej, okay, spoko. Dziękuję bardzo, Matrix i Kamel. Już stówka! Nie wiadomo w ogóle skąd, ale bardzo dziękuję oczywiście. Mi jest bardzo miło. No, z gladiatorem jeszcze nie jest miło. Kiełbasa z papryką i cebulą ze strony Toczamena, Misato w kurczak. Czyli jest tutaj podejrzenie, że Toczamen na typowego Polaka, taki partyzant będzie w lesie. Natomiast Misato, taki bardziej koksus siłowni. Ale wiadomo, będziemy ich traktować jak starożytnych gladiatorów. Kepsa? Nie, 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 to nie, to chyba nie przed taką walką. Nawet Scarlet chce mnie do friendzone. Cześć Linka, witam cię. O nie, ale dobry joke w sumie. Siema dużo pana, witamy, witamy. Widzę, że już publika się powoli zbiera, gladiatorzy już się zagrzewają niczym Jerzy Janowicz przed komputerem. Oczywiście może oni tej klawiatury nie zniszczą do końca, ale wiecie tam, jakieś to okrzyki będą. I chwileczkę, czy jest jeden gotowy? To Chamen jest gotowy. Misato, gotów. Walczą, walczą. Wyłączę stream jeszcze, dobra. Jest gotowy, jeden, drugi. Włączymy też build ordery. Nawet sobie sędziego dałem, bo co? Bo czemu nie? Dźwięki są, wszystko jest, odliczanie słyszycie. Wchodzimy, wchodzimy. Na pełnej prędkości. 2 minuty i 100 zł. Tak jest, tak to wygląda cały czas. No już się ładujemy, mapa Frozen Temple, grają Best of One, tutaj, no jak na tym właśnie gladiatorskim ringu. Można wygrać, to nie ma drugiej szansy, co Cezar dałby jakiś dziwny kciuk w górę, w dół, nie wiadomo gdzie, że o dobra, dajmy mu tydzień, żeby odpoczął i znowu będzie płynął. To nie, to jest Best of One, to nie ma przebacz. Gramy do jednej wygranej, no już powoli, powoli wchodzimy. To Chamen. Koszulce prawdopodobnie pierożana, bo był jedną z pierwszych osób, jeżeli nie pierwszą, która zakupiła ją właśnie. Także tutaj mój leciutki faworyt to Chamen, niebieski Protoss. Oj, jacie, już idzie z buildami takimi realnymi. Natomiast w górnym lewym ogół Misato, czerwony zerk. No i już ruszają. Póki co nieśmiale, bo jeszcze bez jakiegoś szybkiego spawniku, bez proxy gateway'a, bez cannon rusha. No ale to umówmy się, to są diamenty, tutaj mogą być realne taktyki. No i tutaj właśnie najprościej ich zestawić z gladiatorami, bo tutaj od długich miesięcy się przygotowywali do tego starcia. Nawet dobrze postawił gateway'a, nawet jest asymilator. Może tutaj przypatrywał się jakimś streamom dobrych zawodników, albo oglądali dzisiaj Crossfinals. No niestety, no Protoss dzisiaj zawiódł podczas Crossfinals. Ja mam nadzieję, że Carfusena przypadkiem nie ma, że tutaj fani Protossów nie zostaną urażeni, ale no niestety, SOS dzisiaj no nie podołał zadaniu. Przegrał pojedynek z Solarem, no i nie awansował do tego finału Crossfinals, nie ugrał 17 tysięcy dolarów, dość łatwych, no i również w Archonie zawiódł, więc może to Chamen tutaj przeleje tą czarę na swoją korzyść i będzie Protossem, który dzisiaj zatriumfuje, który podniesie ten znicz i spali nim Misato żywcem.
No ale póki co jeszcze oczywiście nie gra jakichś hasowych strategii. No zadziwiająco w sumie standardowe strategie, plus jeszcze... No nie no, w sumie Misato tak... Znaczy, przepraszam, to Chamen gra tak jakby... Jakbym ja to był. Chociaż no, wiadomo, że mi się zdarzały jakieś potknięcia, a póki co ta Chamen idealnie. Na takich małych mapach można tutaj spróbować jakieś szybkie adepki, jakaś Oracle. Jakiś podstęp, może będzie blokować budynkami, jak Zest, jak SOS właśnie często bywa. No Zest tam ostatnimi czasy, ten gladiator akurat nieco... No zgasł. Może został jakoś tam pocichaczem zarżnięty, ale mówił, że chce się odkuć w Kespa Cupie. Znaczy w tym małym pojedynku to Chamen też jakoś doda mu tutaj przez te niecałe 10 tysięcy kilometrów siły. Czy ta moc protosjańska zostanie przełączona Khalą? Zaraz się dowiemy. Póki co królowe. Niesamowicie już tutaj wysoki pojedynek. Można by ich tutaj zestawić z Grandmasterami i nikt w ogóle by nie zauważył różnicy. To Misato to w ogóle poleciał droną i się dowiedział, co się dzieje. Nie, to pełna profeska. To już mi się kojarzy z Jadongiem, który zawsze w Brudłorze tą dronkę wysłał. No nie tylko Jadong, ale prawda, Zergowi ogólnie wysłali. Jest też ta proba, która szuka trzeciej bazy. Jeszcze jej nie ma, 2.37. To Chamen na pewno zna ten timing i wie, że w tym momencie dronka już powinna jechać i stawiać tą bazę. Nie ma jej. Zatem gdzie są pieniądze? Gdzie są pieniądze za ten zergowy las? O, jednak będzie trzecia baza. Jest. Chociaż, nie, chociaż dronka się zawahała. Leciutko zadrżała. A, wyjeżdża probą. No i to Chamen właśnie. Czy on widział tą dronę? Czy będzie reakcja, czy też nie? O, nie, nie kliknął na minerały swoją probą, przez co ona została lekko przyblokowała przez zerglingi. Jest jedna adeptka, jest druga z... A, o, one mają taką aureolkę nad głową, tak teraz zauważyłem dopiero na tych detalach. Troszeczkę za wolno, wydaje mi się, robi zwiat to Chamen. Bardziej tutaj ta proba miała zauważyć, co się dzieje. Teraz wycofanie. Jest drugi pylon też w zabudowie. Jest bardzo bezpieczny Mothership Core. No i jest pylon. Nie, póki co pełna profeska, jeżeli chodzi o Protosa. Chociaż no brakuje tutaj może tych dodatkowych gateway'ów odrobinę szybko. A, bo on robi Robotics Facility. Czyżby Dark Templary? Czyżby te podstępne Dark Templary były jego wyborem? Póki co ekonomia robiona przez obydwu zawodników. Jest Roach Warren taki bardziej defensywy. 3.30. Zawodnicy naprawdę jakby tutaj grali na śmierć i życie, bo robią wszystko praktycznie póki co prawidłowo. No tutaj trzeba trochę jednakże zamikrować. Aż tak łatwe nie jest. Zniszczone są skałki przez zawodnika. No i tak... Jeszcze nie wie, co ze sobą zrobić to Chamen. Ale on pewnie wiedzie, że to jest taka adeptka. No to jest taki... To jest taki gladiator, a obok niego mogą się tutaj pojawić właśnie jakieś węże, którego będą kąsać. Tych węży co prawda nie ma tutaj za wiele. Ale wiadomo, że już larwy zostały odłożone i może tutaj za chwilę... No, to jest groźne, tak ja bym tak nie robił, ale to jest na kozaku pełny to Chamen, w końcu ma koszulkę pierożana, plus 10 do siły, plus 15 do zwinności dla tych adeptek. No i są tutaj... No ja bym powiedział, że to jest niebezpieczne, ale spokojnie, to Chamen wie co robi. One tutaj w sumie tak jak taki jakiś Leonidas tak dumnie stoją, szukają przeciwnika, ale póki co przeciwnikiem jest tylko taki ospały Overlord. Zerglingi trochę bardziej z tyłu, trzecia baza jeszcze nie postawiona, bo to Chamen oczywiście będzie robił 3 gate. O, i Forge'a zrobił przed trzecią bazą Forge, no to już tutaj taka leciutka zmiana, coś takiego, czego ja za bardzo nie widuję, no i jest na atak dwoma adeptkami. No, za chwileczkę będzie też do nich szybkość do ataku, ale nie, jednak nie przeteleportował. Jeszcze nie, jeszcze nie. Teraz wbija się w linię minerałów. Czy będą drony poubijane? No póki co tylko jedną namierzył, chociaż nie, ona jeszcze nie zginęła. No i wszystkie dronki chyba tutaj przeżyły. No jedna do tej pory ubita w sumie przez to Chamena, ale to wydaje mi się, że ona nawet nie padła w tym miejscu. Nie najlepszy atak ze strony to Chamena. Trochę teraz pewnie niezadowolony z całej sytuacji. Robi też Immortale poza tym, więc to może będzie jakiś dwubazowy atak. Aczkolwiek probek narobił całkiem sporo. Warp jest wylatuje. Nie wiem, czy Overlordy to zauważał, czy to będzie też szczęśliwy Overlord, czy wysunie tą szyję. Nie, nie wysunie szyi, bo się zatrzymał. Uuu, panie, z takim Overlordem no to nie zauważysz harasu. Misato niesamowicie bezpiecznie, 38 dron kontra 48 probek. Ewidentna przewaga ekonomiczna to Chamena. Jak on tu zamakrował, jak on to pięknie wykonał. Cały czas pasy... O, trzecia baza! Ale czy to jest dobry pomysł przeciwko Misatowowi, który za chwileczkę będzie atakować? O czym jeszcze to Chamen nie wie. Strasznie ospały ten warpism. Niczym ja tutaj wstający o 16 godzinie. Ale... Oj, niedobrze, to Chamen w ogóle nie wie, co się dzieje. Także za chwileczkę będzie bardzo niebezpieczne. On powinien się udać na tą rampę, zaforcefieldować, zablokować. No ale jak to zablokować? Jak idą Ravagery? To może być ostateczny atak Misatowa, który tutaj został przygotowany, wydaje się, specjalnie na tą mapę. Mapę, którą już zawczasu zawodnicy sobie powybierali. Otoczone Stalkery. No i za chwilę chyba będzie Protoss w bardzo dużych tarapatach. To Chamen spisywał siebie na straty. Nie wierzę w swoje zwycięstwo. No i chyba tutaj jest takie malutkie potwierdzenie całej tej sytuacji. Strasznie duża armia Zerga.
Oj, teraz Cybernetic Skora powinien celować dokładnie tak. Nie będzie sentry, nie będzie stalkerów, nie będzie chyba już prawie że niczego. Dwa Immortale to jest wszystko w zasadzie, co ma Protoss. Mothership Core też troszeczkę bardziej jakoś tak sobie, on cały czas powinien minimalnie atakować, minimalnie to wszystko łaskotać, ale to chyba i tak już nie ma znaczenia. Jeszcze te korosiwy dobijają. No i no nie ma szans, nie ma szans. No jak, czym on tu ma walczyć, jak on ma malutki sztylecik, a na niego jakiś miecz dwuręczny został wytoczony. No i Miazgunia niestety sprzedana. Plus jeden zostanie zakończony, no ale co zrobić z ulepszeniami, jak tutaj żadna jednostka nie może z nich skorzystać. No idealnie byłoby tutaj mieć może Dark Shrine'a, ale nowy to Versira zrobi Misato. Co za przygotowanie taktyczne, co za wykonanie. No teraz może te Ravagery niepotrzebnie padają, ale to nie jest aż tak ważne. Cały czas Misato robi armię, co mnie trochę dziwi, no bo jakoś tak bardziej drony się chyba powinny widywać, aczkolwiek no... Dwa Immortale, dwóch strażników, dwóch kamiennych zelotów z działami. Czy będą w stanie to zatrzymać? No, według mnie nie jest to za bardzo możliwe, ale zobaczymy, bo mikro jest na miejscu. Są też zeloty przyzywane. Jeszcze walczy, jeszcze wojuje, bez Dark Shrine'a, bez Disruptorów. Cały czas na tych Immortalach się skupia. To jest po prostu taki one man army prawie, że ze strony Tochamena. Chce niczym Bian wygrać GSL-a, no ale tutaj jednym Immortalem świata nie zawojujesz. Bo to nie jest taki Terminator, jakby się chciało. No i kolejny Immortal. No ale to jest o wiele... No nie, nie, nie da rady, no nie da rady, no. Sprzedał tutaj timing zawodowo to Misato. No i nie ma z czego zbierać. Pogoni to wszystko, no i już tutaj Cezar pokazuje kciuk w dół. Już to Chamen wie, że z tego nic nie będzie i GG. O! I